Nasze Stowarzyszenie Winnicy Doliny Sanu powstało jako pierwsze w województwie w 2005 roku. Zrzeszamy w tej chwili około, dokładnie powiem, 29 członków. Dużo jest młodzieży, która jest zainteresowana uprawą winorośli. Naszym zadaniem stowarzyszenia jest promocja uprawy winorośli, szczególnie w rejonie od Przemyśla po Dynów, wzdłuż wspaniałej rzeki San. I tak się składa, że już w każdej gminie jest jedna plantacja winorośli. I nadal będziemy promować uprawę w naszym pięknym, wspaniałym terenie Podkarpacia. Zawsze historia nam opowiada o tym, że zakony zajmowały się uprawą winorośli i były promowane przede wszystkim w ogrodach zakonnych. I my chcemy tą ścieżką, tą drogą iść dalej. Piotr Ścibor, jestem przeorem karmelitów bosych w Przemyślu, naszego klasztoru, wspólnoty karmelitańskiej. Jesteśmy w ogrodzie tego klasztoru. A więc Pan Bóg lubi się posługiwać takimi środkami, które wybiera jako najlepsze. I wino jest dla Jego wyboru było najlepszym środkiem do tego, aby ludzie się mogli jednoczyć ze sobą, spotykać, cieszyć się swoim towarzystwem i nawet usakralnił właśnie to spotkanie właśnie przez to, że chciał się spotkać z nami jako Pan pod postacią wina właśnie. Patronem naszego Stowarzyszenia Winnicy Doliny Sanu w Przemyślu jest właśnie Jan III, król Polski Sobieski, który uratował plantacje w całej Europie dzięki temu, że pod Wiedniem właśnie 12 września 1683 roku zwyciężył nad Turkami. Gdyby Turcy wygrali, zniszczyliby na pewno wszystkie plantacje. O tym pamiętają Tokajczycy. Do dzisiaj wspominają o tym, że dzięki temu, że król zwyciężył, obronił Tokaj i plantacje w całej Europie. Dzięki Ci, król. Jesteśmy na plantacji w Ostrowie. To jest moja plantacja założona 10 lat temu. Uprawiam ekologicznie. Proszę zobaczyć, jak wyglądają grona, na które nie stosuje się środków chemicznych. Ten rok był wyjątkowy. Słońce, deszcz. Mączniak rzekomy prawdziwy zaatakował. Nie wiem, ile zbiorę, ale będę się starał zrobić dobrej jakości wino. Ale ja myślę, że także poza liturgią jest ważne, aby się spotykać także przy dobrym piciu wina, bo jest to doświadczenie, które właśnie, tak jak mówię, jednoczy. I też jest ważne, żeby można dodać, że jeszcze wracając do liturgii, że jest tak, że zaleca się, aby wino było dobre w sprawowaniu liturgii, że to nie może być niesmaczne wino, nie może być mało procentowe, musi mieć przynajmniej kilkanaście procent. Takie dobre wino, w miarę mocne, dlatego aby też doświadczyć, że Pan Bóg się przez zmysły posługuje i jeżeli jest kiepskie wino, to można mieć wątpliwości co do ważności mszy świętej nawet, że naprawdę musi być dobre, sprawdzone i smaczne wino, bo Pan Bóg przechodzi do ludzi także przez doświadczenie zmysłowe, przez wzrok, przez dotyk, przez węch, kiedy jest kadzidło, ale tak przychodzi także przez doświadczenie smaku też, więc jak jest dobre wino na liturgii, pomaga to człowiekowi spotkać się także z Panem Bogiem. To czasami może być dziwne dla ludzi, bo wiemy, że kiedy jest wzrok, kiedy patrzymy, to
nas przybliża to do spotkania z Panem, prawda? Jakaś piękna ikona, piękny obraz, ale sobie nie zdajemy sprawy także, że smak także może być tym instrumentem, którym się Pan Bóg posługuje, aby nas ze sobą spotkać, między sobą i z Nim. Nazywam się Marcin Malawski, jestem synem właściciela tej domowej winnicy Grzegorza Malawskiego. Mamy tutaj około 700 krzaków winorośli. Produkujemy wino białe i czerwone. Z odmian białych głównie jest to Hibernal, Sauval Blanc oraz Traminer, a z win czerwonych produkujemy z winorośli o szczepach Regent, Rondo oraz Cabernet Cortis. Dobry, nazywam się Jakub Micał. Byłem uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Winnice Doliny Sanu. Obecnie posiadam winnicę, niewielką winnicę, gdyż posiadam 50 krzewów. W przyszłym roku chciałbym swoją winnicę rozszerzyć i posadzić około 1500 do 2000 krzewów. Winem interesuję się już kilkanaście lat. W sumie na początku było to takie wino robione w sumie można powiedzieć babcinnymi sposobami. No obecnie od tak 2-3 lat już wziąłem się za to na 100% i chciałbym po prostu być winiarzem, robić dobre wino, bo jak wiadomo w Polsce można zrobić bardzo dobrej jakości wino, jeżeli chodzi o wina białe, jak również o wina czerwone. Szanowni Państwo, jesteśmy w sadzie pana Mariana Szeligi w Żurawicy. Myślę, że poprosimy tutaj naszego kolegę sadownika, aby nam opowiedział o tych pięknych jabłkach, które tutaj widzimy na drzewach. No w tym momencie jesteśmy w kwaterze jabłek odmiana Rediona Prince. No akurat dzisiaj pierwszy dzień przystąpiliśmy do zbioru. Plon jest bardzo obfity, jabłka dobrej jakości. Ładnie wybarwione. Sądzę, że w przeciągu kilku dni odbędzie się już pierwsza tura zbiorów. Bo zawsze zbieramy na w
dwa, niekiedy nawet na trzy etapy. Ale w tym roku pewnie wystarczy topowy zbiór. Zawartość poszczególnych wskaźników decydujących o zbiorze jest już odpowiednia ilość cukrów, jędrność też jest właściwa, więc no to zdecydowało o podjęciu już rozpoczęciu zbioru. Szanowni Państwo, taką nowością stosowaną tutaj w sadzie podczas zbioru jest nowoczesny kombajn, który widzimy tutaj w sąsiednim rzędzie. Poprosimy też tutaj kolegę Mariana, aby nam trochę opowiedział o tej maszynie, jak ona usprawnia sam proces zbioru. No więc zarówno kombajn, jak i mamy platformy to również do zbioru owoców, ale tutaj ta maszyna kombajn jest to włoskiej produkcji, ma taśmy takie przenośne, pracownicy zrywając odkładają na taśmy owoce, one dalej są transportowane do skrzyniopalety, tam delikatnie są jakby wykładane do tych skrzyniopalet, skrzyniopaleta obrotowo się kręci i aż się wypełni cała do góry, wówczas jest transportowana na wózek z tyłu, który przemieszcza się za tym kombajnem i z górnego poziomu tych wózków jest zbierana, podawana pusta skrzyniopaleta. Pustych takich skrzyniopalet możemy 9-12 sztuk umieścić na tej przyczepce, na tym wózku. Natomiast pełnych 3, ale te 3 wypuszczamy po gdzieś tam na przeważnie na obrociach, na drogach i później wózkami czołowymi już są zwożone z sadu. Szanowni Państwo, więc zobaczyliśmy tutaj piękny sad, pięknie prowadzone jabłko, obfite plony. No, proszę Państwa, myślę, że to jest taki nasz przyczynek również do promocji. Jedzmy owoce, które produkujemy u siebie. Myślę, że te apetycznie wyglądające jabłka, prawda, same zachęcają do tego, żeby nie tylko je zrywać, ale również konsumować. O tej maszynie, która tak naprawdę sama się naprowadza na właściwy kurs jazdy, czyli ma takie sensory, tu nie ma żadnego w tym momencie operatora. Jedyna ingerencja to jest, powiedzmy, kierowanie joystickiem na uwrociach, natomiast w ciągu zbioru, w ciągu pracy maszyna sama się prowadzi. Warto zobaczyć, jak pracuje tutaj ten moduł, no teraz było widać, o właśnie jak się naprowadza na rząd. Ten moduł serowania, no i oczywiście sam proces układania w palecie, kiedy ta paleta się obraca, podajnik bardzo delikatnie, prawda, układa owoce w palecie, więc widzimy, że no, maszyna jest pewnie jedna z pierwszych, a o ile nie pierwsza na Podkarpaciu, tak Marian? Pierwsza na Podkarpaciu? Prawdopodobnie jest to pierwsza tego typu maszyna do zbioru jabłek na Podkarpaciu. No i wydajność tej maszyny rzeczywiście tutaj jest imponująca, a poza tym no, komfort pracy osób przy zbiorze, bo tak naprawdę jest to tylko zbiór, nie ma już potrzeby noszenia ciężkich pojemników z owocami. I proszę Państwa, to też jest jakby element promocji. Nie tylko sadu i sadownika, ale również, że te owoce w doskonałym stanie trafiają do konsumenta. Także bardzo dziękujemy.